Dobra, potrzebuję jeszcze troszeczkę drewna, żeby dokończyć budowlę. Co jest? Co? Przed chwilą zobaczyliście trapa, który zabił mnie dokładnie w 1,23 sekundy, co z pewnością nie daje żadnej szansy reakcji i spróbuję zastosować go dzisiaj na anarchii SMP. Ale potrzebne mi będzie do tego kilka rzeczy. Tutaj mam takiego swojego szulkara z rzeczami typu redstone'owego i parę troszeczkę tutaj TNT. Mam stąd tyle powered raili, ponieważ jest tutaj rail duper tak zwany. On strzela po prostu tutaj torami i one się duplikują. No i widzicie, tak to wygląda. Tutaj Bluker to zbudował ogólnie. Pozbieram sobie troszeczkę jeszcze detektor Rayleigh. Proszę zobaczyć, jaka prowizorka tutaj latająca. Latające tutaj, nie chciał się wyrównać koledze. Ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Słuchajcie, ja chciałem na chwilkę przerwać. Wbijajcie na mojego Instagrama, gdzie czasem na stories wrzucam urywki z mojego życia. Zapraszam i lecimy dalej. Musiałem skraftować trochę TNT, bo wszystko będzie się na tym opierało. Okej, czyli mam 2,5 staka TNT. Jest to dosyć dobry wynik. A dzisiaj będziemy karać złodziei na anarchii. Możecie pomyśleć, o co mi może dokładnie chodzić. Jeżeli zostawicie na przykład Ender Chesta na spawnie w tym rejonie, czy ogólnie gdzieś tu Ender Chesta w pobliżu, on w przeciągu jednego dnia znika. Także ja w dzisiejszym filmie porobię trapy na takich złodziei i może uda mi się kogoś tutaj złapać za rączkę tutaj i pokazać, kto kradnie. Ciekawy jestem. Zrobię takie dwa warianty tego trapa. Jeden właśnie na złodziei, a drugi tutaj troszeczkę spróbuję przechytrzyć kogoś, kto się nawinie, napatoczy. Blisko spawna powstała też statua wolności wykonana z miedzi przez Hozota. Dobra robota i wreszcie coś innego niż te budowle ze stone'a. Mega ładna, mega ładna. I to jeszcze nie z kobla i stone'a, tylko słuchajcie, z miedzi. Elegancko. Sprawdzę, czy ktoś znalazł koksa tutaj w Alei Piecyków. Widzę, że ktoś tu rozkopywał. Ktoś tutaj porozkopywał cały ten pasek. To było gdzieś tu, tak mi się wydaje. Jest! Dalej, tu jest ten koks. Oni go nie znaleźli, widzowie. 12 dni temu film opublikowałem. Jest dzisiaj 16 czerwca. 12 dni. Nikomu się nie chciało przejrzeć tu 10 minut każdego pieca, żeby zyskać koksa. Trudno. Tacy jesteście koledzy? Tak, ja zabieram sobie teraz tego koksa. Do wykonania tej pułapki potrzebowałem bardzo dużej ilości żelaza, bo musiałem przerobić je na wagoniki, które niestety się nie stakują. Bo będzie ich nam potrzebne dosyć dużo. Także jeden shulker, myślę, że kurczę, ogólnie może nie wystarczyć. Jeden shulker to będzie tak na około niecałe dwa trapy właśnie z tym związane. A jaki to będzie trap, to już zaraz wam mówię, bo jest to, no kurde, to jest jeden z najprostszych trapów i chyba na takich trzeba bazować, nie skomplikowanych, prostych, żeby nie było podejrzeń. Partnerem tego filmu jest Raid Shadow Legends, lider wśród topowych gier RPG na PC-ta i urządzenia mobilne, którzy nie osiadają na laurach i ciągle się rozwijają. Mamy tu na przykład Doom Tower, wieżę ze 120 poziomami, wypełnioną przeciwnikami, bossami i wyzwaniami dla graczy, które zabijacie za pomocą swoich herosów, których jest masa. Spójrzcie tylko na ich skecze. Nie zapomnijmy o Hydrze, która jest największą nowością w grze, ma ona wiele głów, a każda z nich ma inną moc i wymaga specjalnej strategii, żeby ją zniszczyć. Po jej odcięciu wyrastają kolejne, więc łatwo pokonać jej nie będzie. Ale jest warto, bo dropi ona jedne z najlepszych itemów w grze. W Raidzie ciągle coś się dzieje i teraz odbywa się Deliana Chase Event, gdzie możecie ją zdobyć. Jest to legendarny champion. Musicie się po prostu zalogować i pograć w Raida przez 7 dni. Od teraz do 20 lipca. I wtedy dostaniecie ją za darmo. Na dodatek w Raidzie mamy masę championów, jak i bossów, z których z dnia na dzień jest coraz więcej. Więcej jest także eventów, a w tym nowy event Summer Solstice. Nazywa się Path of Light, gdzie możecie zwiedzić 3 drogi, aby zdobyć nagrody, a w tym niesamowite czempiony i skiny do niezwykłej trundy Guild Mallet. Pobierz grę z linku w opisie lub kodu QR na ekranie i zbierz bonusy warte $30. A dokładniej darmowy champion Aina, 200 tysięcy srebra, 1 energy refill, 1 boost expa i engine shard. Na dodatek dla nowych graczy na kod MyDeliana dostaniecie expa, który pozwoli wam rozwinąć Delianę na maksymalny 50 poziom, jak i tonę srebra. Teraz pokażę wam, jak zbudować tego trapa i na czym dokładnie on polega. Jest on jedną z najprostszych pułapek i można go zbudować nawet w 30 sekund. Dobra, jestem na swoim kreatywnym świecie. Słuchajcie, jednak ze skrzynką będzie problem. Może być ciężko, żeby ktoś się na to załapał. Zaraz wam powiem dlaczego. Także jest tutaj jeszcze alternatywna wersja z drzewem, ale będzie może się dało zrobić to z shulker boxem, ponieważ tutaj zresztą mamy obserwery, które będą użyte do trapa, także ktoś może tu szczaić, że coś tu jest nie tak, prawda? Natomiast shulker box zajmuje całą powierzchnię i też może być bardziej potencjalną rzeczą, którą gracze mogą ukraść, bo coś tam tu skrzynka na spawnie leży, pewnie nic w niej nie ma, prawda? A shulker box taki, to już mogą się połasić na to o wiele bardziej. Generalnie możemy to zbudować praktycznie pod wszystkim. Wystarczy, że osoba, na której chcemy zrobić trapa, wykopie bądź otworzy dany blok, jeżeli jest to skrzynka. Potrzebujemy do tego kilka materiałów, między innymi 5 do 15 wagoników z TNT, 2 powered raile. Spowodują one, że minecart będzie trzymał się torów
i nie będzie się ruszał. Oraz dwa obserwery, które przekażą sygnał ze zniszczonego bądź aktywowanego bloku i dadzą ten sygnał torowi, który się aktywuje i spowoduje, że wagoniki zjadą w dół, powodując ogromną eksplozję i praktycznie pewną śmierć przeciwnika. Już miałem testować jego działanie i coś jak zwykle musiało pójść nie tak. Także już wam pokazuję, jak to zrobić. Wystarczy nam jednak taka dziura tutaj 2x2. Kładziemy sobie dwa obserwery, tak żeby były skierowane w dół strzałeczkami. Następnie musimy tutaj powered raila umieścić i tutaj drugiego powered raila. I to po prostu zniszczyć, zamurować. Tutaj sobie również murujemy. No i tutaj jak już sobie stoimy, to możemy położyć te wózeczki. Połóżmy 5. Tutaj jeszcze ważna notka, że tego bloku tutaj nie możemy zakoblować, bo po aktywacji tego wszystkiego minecart leci jakby w stronę tego bloku, co go tutaj muruje. I on musi być po prostu otwarty, także tutaj musimy sobie zamurować zwykłym blokiem. Dobra, i założyłem na siebie seta z Enchantem Protection 4, wziąłem w łapę totem, tam go jakoś zagadam, żeby zebrał mi drewno. Zacznie kopać, powiedzmy tak. A, nie tak to miało wyglądać. Więc zbudowałem go ponownie i okazało się, że miałem włączony tryb peaceful, który prawdopodobnie spowodował to, że nie zadawało mi obrażeń od wybuchu. Dobra, i teraz sprawdźmy, czy... Okej, 8 prawie zabija. 8 prawie zabija gracza z totemem. Zostało mi chyba 1,5 serca, także sprawdzę teraz na 10 wagonikach. Pyk. Tak jest, 10 wystarcza na gracza z 10 sercami. Więc myślę, że bezpieczniej jest zrobić 15. I muszę zapolować na graczy, którzy mają tak właśnie mniej więcej do 15 serc, bo wtedy wiem, że to zadziała. Sprawdziłem też, czy ten trap działa z otwieraniem shulker boxa. Spróbuję z 20 po prostu, na wszelki wypadek. Dobra, odziałem się w seta pro 4. Proszę zobaczyć, totem jest totem. Czy samo otworzenie shulkera coś daje? Zarąbiście, to działa, to działa. Wszedłem więc na anarchię i przystąpiłem do kraftowania wagoników z TNT. Postanowiłem przetestować wariant z shulkerboxem, postawić go koło alei piecyków i zwabić tam graczy, pod pretekstem zobaczenia, gdzie ukryłem koks jabłuszko w ostatnim odcinku. Proszę bardzo, shulkerboxik jakiś czeka na mnie, ale nie spodziewa się tego, że otworzy to i wydupcy go w kosmos. Masakra. Trap został zbudowany, więc poszedłem zwołać chętnych. Siema, 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 siema. Siema, 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 Pitero. Profilaktycznie hitnąłem Dranchisa z łapki, aby zyskać serce, gdyby jakimś cudem umarł. Dałem znać Blukerowi, żeby nie otwierał shulkera, bo wspominałem mu wcześniej, że coś takiego planuje. Po pokazaniu miejsca, gdzie był Cox, nie wiedziałem w sumie co robić, bo myślałem, że Dranchis od razu zauważy shulkera. Mimo tego chwilę poczekałem i wreszcie go dostrzegł. Shulker! Co? Co jest? Co je? Co jest? To był shulker? Miałeś dwa totemy w łapie. Tak, miałem dwa totemy w łapie. Jak nie, to byś zginął? Tak. W sumie Peter był obok tego, pierwszy tutaj był. Dranchis ledwo uszedł z życiem i myślę, że uratował go lekki lag serwera, co możecie zobaczyć nawet na tej przebitce. Potrzebowałem jeszcze więcej żelaza, aby zrobić kolejne wagoniki do trapów. Na szczęście Felipeza go trochę miał i się nim ze mną podzielił. Ja poprosił tutaj blok żelazu bym poprosił. Wow. Tylko musisz przepalić, o to akurat jest minus. A to stary. Mogę, dobra, dziękuję. Przepaliłem je i skraftowałem kolejną serię wagonów. No i teraz przerabiamy to na oczywiście co? Wagony. Dobrze, że nie wybuchł shulker boxa, nie? Jaki typ. Musiał podejść akurat teraz, rozumiesz? A, masakra. Dobra, łącznie udało mi się zrobić raz, dwa, trzy shulkery pełne w sumie tych wagoników. No i koniec końców jest tak, jeden shulker cały, drugi shulker i tu pół. Była godzina 24, a ja szukałem dwóch śmiałków do wzięcia udziału w evencie, o którym zaraz wam opowiem. Napisałem więc do Kenziego, który był na serwerze, i spytałem, czy jest chętny. Co, chciałbyś wziąć udział w evencie z nagrodami? Ale to tak kurde, przydałyby się ogólnie dwie osoby. Kenzi wraz ze śmiesznym się zgodzili, a wy pewnie zastanawiacie się, o jaki event chodzi. Generalnie postanowiłem zrobić coś prostego, co nie wzbudzi żadnych podejrzeń i podzieliłem to na dwie konkurencje. Pierwszą z nich będzie zabawa w chowanego. Chłopaki będą musieli znaleźć mnie na spawnie w obrębie tych dwóch ścian lava castów. Mogę chować się tylko na powierzchni i shiftować. Gramy do 3 punktów, a za znalezienie mnie jest 1 punkt. Druga konkurencja będzie zawierała w sobie trapy, ale to na czym polega dowiecie się później, więc oglądajcie film do końca. Oczywiście osoba, która na końcu zbierze najwięcej punktów, otrzyma nagrody w postaci dwóch koks jabłuszek. Może to nie dużo, ale dla mnie dużo. Zacząłem je więc przygotowywać i pod dwoma drzewami umieściłem wybuchowe niespodzianki z 15
wagonikami. 15 powinno wystarczyć. Błagam, mam nadzieję, że to wystarczy. Okej, okay, to jest pierwsze drzewo. Tu mamy pierwsze drzewko, tu mamy drugie pułapkę. To ogólnie powinno wystarczyć. Te dwa drzewka powinny ich rozdupczyć. Dobra, nagrodą pocieszenia tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć totemów. Jeszcze przed, oczywiście przed każdą konkurencją będę jej dawał takiego liścia. Liścia na motywację, tak wiecie, hitnę ich raz, hitnę ich tutaj raz. Kenzie'ego i śmiesznego to będą myśleli, ej, tu jest coś nie okej, okay. On nas hitnął, on chce chyba z nas serce, nie? I pierwsza konkurencja utrwali ich w tym. Okaże się, że jest legit, że okej, okay, zdobyłeś punkty, dobra. I drugi event, będzie druga konkurencja, hitnę ich znowu po razie. To nie będą się raczej niczego spodziewać, bo tutaj wiecie, nic się nie stało, jest okej. Okay. Wytłumaczyłem chłopakom zasady pierwszej konkurencji i rozpoczęliśmy zabawę. Dobra, panowie, ja już jestem schowany, możecie wylecieć. Możecie szukać, let's go, let's go! Szukamy, szukamy! A widziałeś mnie? Widziałeś mnie, czy jeszcze nie? Nie, nikogo z was nie widziałem w ogóle. Trochę się wysunę z tej kryjówki, że jestem serio obvious widoczny, jestem fest widoczny teraz. Wy w ogóle tu nie wylecieliście! Ej, nie, no ja dosłownie w tej sekundzie byłem wszędzie. Nie ma ci, stary, tutaj, co jest znowu nie tak? Podpowiedź. Ja chcę podpowiedź. No co, podpowiedź kolejna. No co, widzę napis FOM, widzę platformę z Dirta, widzę dwie ściany lawa castu, widzę czerwony glas, widzę dróżkę z akacjowych schodków. No i chyba za dobrze się tutaj ukryłem i musiałem podejść bliżej, żeby ktoś z nich mnie znalazł. Zmieniłem pozycję jeszcze bliżej centrum spawna, można powiedzieć. Znalazł się śmieszny, znalazł się. Cześć, Piotruś! Gdzie był? Wiesz, gdzie ja byłem najpierw, stary? Najpierw byłem o tu. Przy krawędzi świata, nie? A wiesz, co jest najlepsze? Ja powiedziałem, że na pewno, Piotrek, wiem, gdzie jesteś i poleciałem do drugiej krawędzi. Yes. No nie! Ale dobra, i tak znalazłem, więc git. To schowajcie się jeszcze raz i powodzenia na drugiej rundzie, panowie. Kenzie, chodź! No nie śledź go, chodź. Co jest? Oszust. Dobra, panowie, już jestem w moim spocie. Let's go! W prawo bieg. Coś słyszę fajerwerki. Czemu tutaj fajerwerki? Kenzie'aczko widzę. Widzę Kenzie'ego. Kurde, co Kenzie, jest? A gdzie jest Kenzie? Gdzie Kenzie? Znalazł mnie! Macie w mordę na powodzenie, macie. Cześć. Oby się udało. Powodzenia. Oby się udało. Nie. Dobra, panowie, schowałem się, już, jestem gotowy. Dobra, idziemy. No, ale ten cheater ruszył wcześniej. Dobra, ja od razu wiem, gdzie będziesz, stary. Co? Jak ty mnie tu znalazłeś? Co jest krat? Ej, znalazł mnie! Przechodzimy zatem do drugiej konkurencji. Wyznaczyłem dwie granice z cobblestone'a, w obrębie których gracze musieli kopać drewno i pod jednym z jego pni znaleźć shulker boxa z nagrodą pocieszenia, za co był jeden punkt. Jak nic, coś nie. Czyli tak, dobra. Finalnie zasady, kto znajdzie shulkera z nagrodą pocieszenia, zdobywa punkt i wygrywa nagrodę pocieszenia. Jeżeli będzie remis, to dzielę się z wami nagrodą. Good luck, panowie. Good luck. Lecimy. Dobra. Let's go! Nie! Kurde, wiedziałem! Yes. Nie, ale dwa totemy poszły? Dwa miałeś w ręce? No, dwa mi poszły. Co? O, i nagroda pocieszenia to jest. Kenzie się wyłożył, to dobra, dam ci nagrodę pocieszenia w postaci 5 totemów. Postanowiłem oddać itemy Kenzie'emu, bo całość wybuchła, ale podczas kompletowania wszystkiego i wyciągania ich z Ender Chesta, śmieszny próbował mnie zabić. Ej, no stary, ja tu daję nagrodę, co ty robisz? Pewnie chciał pomścić kolega, ale mógł coś powiedzieć, to zmierzylibyśmy się w normalnych warunkach, a nie w warunkach, gdzie byłem bezbronny i miałem na sobie elytrę, a byłem skupiony na wyciąganiu itemów z Ender Chesta. Mimo to nawet w taki sposób nie był w stanie mnie zabić. Dobra, masz tu Kenzie, no to jest ta wyspa złota Jakuba i tego. Na sam koniec zrobiłem trapa z shulkerem na spawnie, na który przez przypadek nadział się mój sojusznik Felipeza i zginął. To się tworzył shulkera i się nadział. Na niego. O kurde, ciekawe kto, ale to grubo musiało być. Ciekawe, czy ktoś tu padł.